jak tutaj dzisiaj siedzimy pod tym bukiem, to odnoszę wrażenie, że zaczęła się jesień. Owszem, lato jest upalne. Dzisiaj jest 2 sierpnia. Mamy ogromne temperatury dodatnie. Na buku widzę na moje oko około 30% suchych liści. Czy to już jest jesień? Nie, to jest efekt zasychania drzewa. Zresztą to nie jest problem tylko i wyłącznie tego, że to się pojawiło dzisiaj, czyli 2 sierpnia, czy w lipcu, kiedy były już temperatury powyżej 30 stopni, czy też w czerwcu. Zasychanie drzewa trwało już od kilku miesięcy i takie pierwsze zauważone przeze mnie efekty zasychania to już był kwiecień bodajże. Jak się kwiecień, maj, jak pojawiły się liście, one już zaczęły mieć takie suche końcówki. Też zwróciłem uwagę na taką rzecz, że te suche liście pojawiają się od strony budynku, od strony ogrodu tutaj. Tu ostatnio był prowadzony remont tego ogrodu, jak wiedzą mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla. Wzbudzał niemałe sensacje, ale nie odnosimy się do samego remontu. Tylko czy mógł mieć ten remont wpływ na stan drzewa? Według mnie tak. Zresztą pisałem w tej sprawie do prezydenta miasta. W momencie, chyba jesienią ubiegłego roku, od strony ogrodu nasypano pełno gruzu i ziemi. Zasypano praktycznie korzenie tego drzewa. Zapytałem się, czy urząd pozyskał zgodę na zasypanie, bo zgodnie z literaturą przy takim okazie, jeszcze w dodatku buka, grozi to śmiercią drzewa. No i korzenie zostały odsunięte, znaczy odsłonięte już teraz, widać, że tam jest dosyć duża przestrzeń, ale w związku z tym, że drzewo rosło przez ostatnie 50 lat i jakoś nic mu się nie działo, a dziwnym trafem po tym remoncie zaczęło usychać korona, to dla mnie to jest jednak związek przyczynowo-skutkowy, że to drzewo zaczyna umierać. Tak, tutaj pokazywałeś mi opracowania, z których wynika, że tego rodzaju drzewa są bardzo wrażliwe na takie czynniki, jak utwardzanie gruntu, czy tam właśnie podwyższenie poziomu, powiedzmy, zero, tak? Czyli z naszych tutaj obserwacji, jak przyjrzymy się, wynika, że poziom gruntu w pobliżu drzewa został podniesiony o około metr. Pamiętamy projekt tego remontu, tego ogrodu. Pierwotnie ścieżka biegła dosłownie chyba 3 metry od drzewa. Teraz widzimy, że jest tutaj zrobione wycięcie, jest jakby cofnięty grunt, dorobione schodki. No, ja jako laik odnoszę wrażenie, że grunt przy tym drzewie i tak jest utwardzony, i tak jest utwardzony. Jak myślisz, czy jest jakiś ratunek dla tego drzewa w chwili obecnej? Czy ten proces, jaki obserwujemy na konarach, na tym obumieraniu, obsychaniu, czy to jest proces odwracalny, czy to już raczej możemy się z tym bukiem w perspektywie kilku lat pożegnać? Moim zdaniem to jest nieodwracalne. Zresztą jeżeli popatrzymy się na ten grunt, który został odsłonięty jednak i na skarpę tego wzniesienia, na którym rosną teraz drzewa i krzewy zasadzone przez urząd, to widać, że na skarpie trawa jest bujniejsza i tak jakby miała na czym rosnąć, a tutaj jednak mamy dalej tą bitą ziemię i mało co tam się pojawia. Co oznacza, że grunt został mocno zagęszczony i korzenie nie mają jak oddychać, a praktyka mówi, że za każdy korzeń odpowiada konar i właściwie drzewo zasycha od strony właśnie ogrodu. Moim zdaniem przydałoby się na powietrzanie tych korzeni, ale to musiałby się już wypowiedzieć fachowiec, który ma praktykę w tym zakresie. No ale patrząc się na buk bardzo podobny, który rośnie na wyspie przy elektrowni, on też został zasypany na wysokość 2 metrów i w tym momencie zostało już pół drzewa, które jakiś czas temu zostało zaatakowane przez grzyba i ono umiera. I myślę, że tak samo będzie z tym bukiem. Jemu opadną liście, w przyszłym roku pewnie połowa korony się nie odtworzy i to jest kwestia paru lat, kiedy będziemy mieć o jednego pomnika przyrody mniej. Czyli nawet jeżeli sobie tam potem będziemy pielęgnację prowadzić, przycinać te konary, eliminować te obecnięte, to i tak prędzej czy później z drzewa nic nie pozostanie. No to będzie taki efekt pudrowania trupa, który znamy z różnych innych działań miasta.